Na podcast zapraszają Radio Nowy Świat i Rzeczpospolita. Partnerem podcastu jest Instytut Pamięci Narodowej. Dziś mija 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wielu historyków mówi, że w rzeczywistości jest to ogólnonarodowy zryw przeciw niemieckiemu okupantowi. A państwa i moim gościem jest historyk i pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Michał Zarychta. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Panie Michale, Powstanie Warszawskie toczyło się przez 63 dni w centrum i na obrzeżach stolicy. A w momencie wybuchu działań zbrojnych w Warszawie przybywało od 900 tysięcy do 1 100 000 mieszkańców. Ale pytanie brzmi, co sprawiło, że warszawiacy i nie tylko warszawiacy stanęli do walki? Wydaje się, że odpowiedzią na to pytanie, tak postawione w wymiarze takim ogólnospołecznym, to jest chęć uzyskania wolności. Czyli takie bardzo znane w naszej historii motywacje dotyczące wielkich zrywów narodowych. Tylko tu trzeba pamiętać, że ten wymiar wolności nie był tylko wymiarem politycznym, czyli wolności państwowej jako narodu, jako pewnej wspólnoty politycznej, ale też wolności osobistej, bo trzeba pamiętać o realiach tej okupacji, która była okupacją bardzo silnie wkraczającą w życie codzienne. Wystarczy wspomnieć te przesiedlanie ludności po to, żeby stworzyć dzielnicę żydowską, żeby stworzyć getto. Pojawiali się w Warszawie też ludzie wypędzeni z Wielkopolski, z różnych rejonów naszego kraju, które zostały włączone do III Rzeszy. Trzeba pamiętać, że wgląd w życie codzienne, jaki chciał mieć okupant, był bardzo duży. No, wydzielanie racji żywnościowych, ograniczanie wolnego obrotu żywnością, ale też życia miejskiego. Była godzina policyjna, nie można było się poruszać, nie można było być bezrobotnym, po czym wyjeżdżało się do roboty do Niemiec. To był bardzo długi okres, bardzo trudny dla człowieka, który żył przez pewien czas w atmosferze jakiejś wolności, normalności pewnej, a okupacja tę normalność bardzo ograniczyła. No i też spowodowała taką poczucie deprywacji. No, to znaczy, że idę ulicą, a tu idzie patrol, który może mnie wylegitymować, pobić nawet. W każdej chwili może się okazać, że coś jest nie takie i trzeba będzie opuścić, nie wiem, miejsce, w którym się mieszka. I do walki stanęło około 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej. No i jest 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17, i to Powstanie Warszawskie wybucha. Jak to wygląda, jako że to nie tylko, tak jak wspomniałam, centrum, także obrzeża, stolica. Tu warto wspomnieć, według jakiego planu prowadzono to. No bo to trzeba sobie uświadomić, że Armia Krajowa to była armia podlegająca polskiemu rządowi. W związku z tym tam działano na rozkaz. To nie było tak, że można było, kiedy się chciało, jak się chciało i gdzie się chciało to rozpocząć. Ten plan był związany z akcją Burza, czyli z ujawnianiem się Armii Krajowej w momencie, kiedy Front Wschodni przybliżał się do tych terenów, gdzie funkcjonowały poszczególne struktury. No i jak front się zaczął przybliżać do Warszawy, to powstało zagadnienie tego, jak przeprowadzić burzę w Warszawie. I praktycznie do 26 lipca miało to postać wyprowadzenia żołnierzy AK z Warszawy do lasów pod Warszawą i tam rozpoczęcia walki z wojskami niemieckimi. Natomiast w związku z tym, że premier Mikołajczyk udawał się do Stalina na rozmowy, chciał mieć jakiś rodzaj atutu, czyli no, chciał walczyć po prostu, chciał walczyć, chciał, żeby Polacy walczyli na ziemi polskiej, no to zdecydowano, że będzie to powstanie warszawskie, czyli w mieście. Że ta walka będzie toczona w mieście. Konsekwencją pojawienia się wojsk sowieckich na prawym brzegu Warszawy, w Otwocku to już był 28 lipca, więc można powiedzieć, że tam burza zaczęła się wcześniej niż Powstanie Warszawskie. Trzeba było podjąć decyzję. W Warszawie stacjonowała Komenda Główna AK z dowódcą AK, czyli Tadeuszem Borem Komorowskim, no i on musiał podjąć decyzję, co robimy. W związku z tymi meldunkami o tym, że Sowieci są pod Pragą, no on podjął decyzję o godzinie W 1 sierpnia. Wiązało się to z tym, że na swoje miejsca, z których atakowano poszczególne cele, musieli się zgłosić akowcy. I musieli oni to zrobić w sposób jak najbardziej dyskretny. Oczywiście oznaczało to ruch w obrębie
Warszawy, miasta dość ściśle zabudowanego, dość gęsto zabudowanego, więc ten ruch wewnętrzny był codziennie dość duży, przemieszczenie się młodych ludzi po tym mieście w różne strony. I ten ruch dużej ilości młodych ludzi po Warszawie nie uszedł uwagi okupanta. Mhm. Więc część pozycji niemieckich, które trzeba było zdobyć, była przygotowana do tego. Nawet widziano rano 1 sierpnia, jak oczyszcza się przedpole. Chodziło o to, żeby zlikwidować wszystkie możliwe miejsca, za którymi mógł się napastnik schować. Na przykład krzaki, jakieś tam budy. No i patrzono na to czasem z przerażeniem, a czasem z uwagą, że rzeczywiście oni się szykują też. Problem jest z tym związany, z tym stawiennictwem, był dość duży, ponieważ na przykład na Woli tam było 40% mniej więcej stawiennictwa, czyli nawet nie połowa oddziałów. Więc to był duży problem i dla wszystkich to był problem. Ale jednak zapał był na tyle duży, że starano się w ten czy w inny sposób stawić na tą godzinę W. Drugim zagadnieniem niezwykle ważnym logistycznym było dostarczenie tym ludziom broni. Choć tej broni było stosunkowo niewiele, to jednak było 1000 karabinów i było kilkaset sztuk pistoletów maszynowych. Było kilka tysięcy sztuk broni krótkiej, czyli pistoletów i granaty często tej produkcji powstańczej i butelki z benzyną, którymi można było też dość skutecznie razić, no ale to można było razić tylko w zasięgu rzutu ręką. Ale żołnierze dysponowali zaledwie 40% tych zasobów broni i amunicji, także uzbrojony był co dziesiąty powstaniec. Jak patrzymy na tę liczbę. Tak. Uzbrojony był mniej więcej co dziesiąty powstaniec, tylko trzeba pamiętać, że to było uzbrojenie w postaci tych butelek. Więc mobilizację przeprowadzono w zależności od okręgu dość sprawnie, natomiast też problem polegał na tym, że te obwody się od siebie bardzo różniły. Śródmieście, w którym to powstanie trwało 63 dni, było takim gęsto zabudowanym, no, gęsto zaludnione miejsca, w których można było łatwo zbudować barykadę i można było rzeczywiście skutecznie prowadzić walkę miejską. No ale były też takie dzielnice jak Mokotów, który zupełnie nie wyglądał tak, jak teraz wygląda. Było tam dużo wolnej przestrzeni. Wola, gdzie było dużo zakładów fabrycznych. Czy Praga, która była jednym obwodem szóstym. I moment ten pojawienia się powstańców na miejscu koncentracji był kluczowy w powodzeniu. Drugim było pojawienie się broni. Mhm. To były zagadnienia logistyczne, które no, zrealizowano w około 50%. Może trochę więcej, w zależności od obwodu, procentach. No i teraz trzeba było zaatakować wybrane cele. Te cele najczęściej były umocnione. Mm-hmm. Dość dobrze umocnione przez Niemców, bo Niemcy bardzo porządnie się przygotowywali, można tak powiedzieć, jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało, do walki w mieście, ewentualnej walki w mieście. Były bunkry, były zasieki. No to wszystko zależało od tego, jak można było tę obronę przeprowadzić. Starano się nie dopuścić blisko napastnika. Te trzy elementy, mobilizacja, zaopatrzenie w broń i przygotowanie Niemców do odparcia, zdecydowały o tym, jaki kształt miał ten pierwszy dzień. Czyli? Różny w zależności od miejsca. Mhm. Tak. W Śródmieściu dość szybko opanowano ten teren, natomiast problem był z takimi posterunkami niemieckimi, które były dobrze przygotowane do tego. Między innymi użyjmy tu tego Pasta, czyli taka centrala główna telefoniczna w Warszawie. Ten budynek, który istnieje do dziś, został odbudowany, trochę przebudowany. Zdobycie go 20 sierpnia było jednym z większych triumfów w powstaniu. To było potężne umocnienie w środku miasta. Natomiast większość kamienic wokół była zdobyta. Tam powstanie rozwijało się z powodzeniem. Natomiast inaczej to wyglądało na przykład na Żoliborzu, na Mokotowie. Bo w tych miejscach nie udało się opanować większości tych punktów umocnionych niemieckich. Chociażby z tego względu właśnie, że podejście było bardzo utrudnione. Niemcy mieli karabiny maszynowe, a myśmy mieli no, te właśnie butelki, którym trzeba było podejść, rzucić i wtedy rzeczywiście jak się trafiło w taki bunkier, no to on się palił. W środku no, Niemcy albo uciekali, albo też się palili. Natomiast trzeba było podejść. A jak dzielnica była niezbyt gęsto zabudowana, było to bardzo trudne. W związku z tym tam dowódcy no, dość szybko zaczęli realizować poprzedni plan. Czyli wyprowadzili swoich podwładnych z miasta, albo starali się ich wyprowadzić.
Nie tak, żeby sobie po prostu wyjść i zostać tam, ale żeby poprowadzić potem skoordynowane natarcie z zewnątrz. Problemem w tym wypadku Żoliborza, Ochoty i Mokotowa był fakt, że dowódcami byli zawodowi wojskowi, którzy widzieli, że nie ma sensu kontynuować tej walki w ten sposób, w jaki została ona im zlecona. No i wyprowadzili tych żołnierzy. Natomiast żołnierze to byli często młodzi ludzie, którzy chcieli walczyć, natomiast słuchali swoich dowódców. Więc żeby tu dobrze zrozumieć tę sytuację, to nie był rodzaj rejterady, ucieczki. Tylko to był manewr, bo ta sytuacja to była sytuacja ściśle militarna. Natomiast i troszkę inaczej ta sytuacja miała się w Śródmieściu, bo to było dowództwo AK. Tu było dowództwo, tu był dowódca powstania, czyli ten bezpośrednio przeprowadzający powstanie, czyli pułkownik Antoni Chruściel-Monter. I tu było dowództwo też obwodu, ale sytuacja, topografia była zupełnie inna i sprzyjająca bardziej takiemu wybuchowi powstania w mieście. W raportach niemieckich przebija pewne uznanie, takie wojskowe, czysto wojskowe, dla organizatorów powstania, że udało się skoordynować ten wysiłek i zaatakować tego pierwszego. Niemcy nie myśleli, że aż to tak duży zryw będzie. Tak, byli zdezorientowani, nie wiedzieli, ile jest tej broni po tej drugiej stronie, ilu jest tych powstańców. Z jednej strony mamy ten obraz, że właśnie 1/10 tylko powstańców miała broń, że jak to mogło się udać w ten sposób, a z drugiej strony Niemcy, czyli ci, którzy byli przeciwnikami, tak naprawdę nie wiedzieli. Nie wiedzieli, tak, byli zaskoczeni tym. I można powiedzieć, że te pierwsze raporty były dość przejawiające pewien strach. Może nie panikę, ale obawę, że za chwilę może coś tu się stać takiego, że Warszawa zostanie wyzwolona siłami Armii Krajowej. A panie Michale, wspomniał pan o ludności cywilnej i patrząc na te liczby już po zakończeniu powstania warszawskiego, no to w wyniku egzekucji i działań wojennych zginęło, oczywiście to są różne szacunki, więc tutaj też nie mamy 100% pewności, ale mimo wszystko od 130 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. No i ta cywilna ludność włączyła się w to powstanie. To też nie są małe liczby. Tak, to też jest ciekawe w kontekście tego, co mówiliśmy, tej mobilizacji. Właśnie czasem 40%, czasem 50% żołnierzy AK stawiało się i trzeba było podjąć walkę tymi mniejszymi środkami, siłami. Ale z drugiej strony zgłaszali się ludzie, którzy chcieli walczyć, a wcześniej nie byli przeznaczeni do tej walki. Trzeba pamiętać, że w Warszawie, gdzie było 800-900 tysięcy ludności, nie wszyscy młodzi ludzie byli w AK. To była pewna grupa elitarna, tak można powiedzieć, na najlepszym rozumieniu tego słowa, elity. Ludzie wybrani, na których można było polegać, było wiadomo, że są to w jakiś sposób przygotowani do tych działań. Ci harcerze słynni. Z tej ludności cywilnej też zgłaszali się ludzie do, niekoniecznie do walki, ale na przykład do budowy barykad. To taka, można powiedzieć, pierwszy element, najbardziej pokazujący ten charakter tego zrywu, że to rzeczywiście wszyscy ludzie chcieli jakoś pomóc. Gdzie na ulicach było dużo ludzi, wychodziło i na przykład przynosiło jedzenie tym powstańcom. Albo przychodziło budować barykady. Pojawiali się ludzie, którzy kierowali budową tej barykady, żeby czołg na przykład nie przejechał. Zaczęto w mieszkaniach przebijać ściany, żeby można było poruszać się wzdłuż ulic niezauważonym. Potem w piwnicach zaczęto przebijać. No wyobraźmy sobie tylko, że nie mamy młotów pneumatycznych, tylko mamy mecel, młotek i tak dalej. Co kto siłą ma kilo. Mięśni. Tak, i siłą własnych mięśni trzeba było to zrobić. Już nie mówiąc o kopaniu rowów łącznikowych. Kopano też takie rowy, w których można było się schronić w wypadku bombardowania, czy to bombardowania artyleryjskiego, czy lotniczego. To był wielki wysiłek. O tym się często zapomina. A to jest jednak też świadectwo tego włączenia się, tej powszechności. Nawet przenoszenie informacji z jednego miejsca do drugiego było ogromnym zagrożeniem życia, tak. Więc wszystko, co mogli robić warszawiacy, było na wagę złota. Bez dwóch zdań, w części dzielnic to powstanie nie rozwinęłoby się do tego stopnia, gdyby nie pomoc ludności cywilnej. A jeśli chodzi o tych łączników, często najmłodszych ludzi, to Zawiszacy oczywiście, ale też pojawiali się ludzie, którzy znali dzielnicę. Najczęściej byli to chłopcy. Ćwiczyli te swoje umiejętności, bawiąc się kiedyś na dworzu, prawda, latając po tych rozmaitych krzakach, nie krzakach, znali to wszystko.
i teraz służyli jako łącznicy. I to w dużej mierze to byli ludzie, którzy zgłaszali się na ochotnika i korzystano z ich umiejętności. I patrząc po wieku też powstańców, którzy są jeszcze z nami, tak, no, możemy stwierdzić, że byli to bardzo, bardzo młodzi ludzie. Mieli po te 10, 12, 14 lat i poruszali się bardzo, bardzo sprawnie w tych miejscach. Tu trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o tych najmłodszych, to było ich bardzo niewiele, ponieważ trzeba było mieć pewną konstrukcję psychiczną, żeby w tym wieku tak funkcjonować. Po drugie, trzeba pamiętać, że ci ludzie nie walczyli, ci chłopcy, te dziewczęta, nie walczyły z bronią w ręku. Jeżeli były takie wypadki, to była kwestia pewnego bezpośredniego zagrożenia, że tam się ten chłopiec, dziewczyna znaleźli, no i trzeba było coś zrobić. Ale często to była też broń znaleziona albo zdobyta, w cudzysłowie. Tak, no oczywiście tej broni zdobytej, jeśli chodzi w ogóle o broń, to trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze to była broń zmagazynowana, po drugie była to broń zdobyta w tych pierwszych dniach powstania. Po trzecie była to broń ze zrzutów. Mieliśmy te zrzuty i to nie tylko prowadzone z Włoch przez polskich lotników i nie tylko polskich, ale to też były zrzuty prowadzone przez Armię Sowiecką we wrześniu. To były zrzuty trochę gorszej jakości, bo oni nie używali spadochronów, tylko rzucali worki, ale jednak one dały możliwość przedłużenia, powiedzmy sobie, powstania. Ale to nie jest tak, że wszystko w Warszawie zamarło na te ponad 2 miesiące. To życie w powstańczej stolicy się ciągle toczyło, prawda? Tak, oczywiście to życie musiało się toczyć. Na początku to sytuacja powrotu do wolności przysłaniała niebezpieczeństwa. Mhm. Więc ludzie wychodzili z domów, patrzyli, co się dzieje, budowali barykady, pomagali, szykowali posiłki i tak dalej. Niemcy byli zdezorientowani, a potem no, musieli ukierunkować swój wysiłek, co odczuła w sposób straszny Wola. Natomiast w pozostałych dzielnicach można było do pewnego stopnia prowadzić normalne życie. To znaczy można było korzystać z wolności i pomagać powstańcom, ale też można było wydawać prasę, ponieważ Biuro Informacji i Propagandy starało się o to, żeby ludność była informowana, żeby było wiadomo, co się dzieje nie tylko w Warszawie, ale też co się dzieje na świecie. Bo oczekiwanie tej pomocy ze strony aliantów, ze strony Związku Sowieckiego było duże. Mhm. Jednak każdy z tych ludzi, którzy wychodzili na ulicę, miał w głowie to, że zbliża się front. Wielu słyszało o tym, że były czołgi pod Zielonką, że Otwock już został zajęty przez Armię Sowiecką, że są tam oddziały polskie, czyli berlingowcy. I liczono na to, że rzeczywiście ta pomoc przyjdzie, że się pojawi. Więc entuzjazm wynikał z wolności, ale też z nadziei na to, że właśnie za chwilę pokonamy Niemców. Za chwilę się to skończy. I no, w tym duchu też pojawiały się informacje, które można było przeczytać przyklejone na murach Warszawy. Generalnie to życie wewnętrzne, życie poza linią walk, linią frontu, tak to nazwijmy, od początku było regulowane przez Służbę Ochrony Powstania. To była taka formacja policyjna, która miała dbać o to, żeby nie było przekroczeń prawa. To było ważne, żeby nie dochodziło do rabowania mienia porzuconego. Oczywiście, żeby nie było prób szpiegowania na rzecz wroga, czy działań defetystycznych, siania właśnie defetyzmu wśród ludności. To były ważne rzeczy, ale też chodziło o to, żeby w sposób normalny zaczęło funkcjonować państwo podziemne. Ono się ujawniło i te agendy polskiego państwa podziemnego, żeby zaczęły funkcjonować, działać, żeby byli delegaci na poszczególne dzielnice, czyli za władza cywilna, żeby mogła też działać. To był taki pierwszy element. Drugi element to była samoorganizacja. To znaczy ludność starała się sobie nawzajem pomagać. Im trudniej było, to znaczy im większe było zagrożenie ze strony Niemców, czyli bombardowania artyleryjskie, bombardowania z powietrza, też rozstawieni w różnych miejscach strzelcy wyborowi, snajperzy, którzy strzelali między innymi do tych chłopców przenoszących wiadomości, prawda? Ale też można było wyjść i dostać kulę, jak się szło po coś do jedzenia albo po wodę do studni czy do pękniętej rury po bombie. Więc to zagrożenie narastało, ale trzeba było się mobilizować tym bardziej. Ludność przechodziła swoje bardzo trudne chwile w zależności od tego, jak duży był nacisk na daną dzielnicę niemiecki. Wola praktycznie nie doświadczyła tej samoorganizacji, ponieważ to uderzenie, które poszło właśnie przez Wolę w stronę mostów na Wiśle i jego konsekwencja, czyli mordowanie ludności cywilnej,
spowodowało, że tam nastąpiło zupełne załamanie się tej tkanki społecznej. Bardzo szybko wola opustoszała, ponieważ ci, którzy nie zostali wymordowani, starali się uciekać lub byli w nolegle, bo to też Niemcy do końca konsekwentni nie byli w tych działaniach, przerzucani do kościoła świętego Stanisława, parafia świętego Wojciecha i potem wywożeni do Pruszkowa. Powiedział pan, ci, którzy nie zostali zamordowani, a ci, którzy zostali zamordowani, jakie to były liczby, jeżeli chodzi o wolę? Tu są też różnice, ale mówi się mniej więcej 40-50 tysięcy ludzi zamordowanych. To był mord trudny do wyobrażenia. Ta sytuacja ludności cywilnej, która była wyprowadzana, mordowana na podwórkach albo przepędzana i mordowana w określonych miejscach. Podobne mordy też miały na Śródmieściu Południowym miejsce, na Ochocie, na Marymoncie, na Służewie. Na mniejszą skalę, tam mówi się o kilku tysiącach czy setkach osób zamordowanych. Nazywamy te osoby ludnością cywilną. Tak, tak. Natomiast musimy pamiętać, że no, byli to młodzi ludzie, były to dzieci tak, kobiety, mężczyźni, starsi, młodsi, że to równie dobrze mógłby być nasz sąsiad, sąsiadka, ktoś nam bardzo, bardzo bliski. Bo jednak jak podajemy te statystyki, no to jest statystyka. Ta statystyka nie ma twarzy, a powinna mieć i powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, o kim mówimy tak. I w jakich sytuacjach. I dlatego też, jako że powstanie jest jednym z fundamentów naszej współczesnej tożsamości i to nie dotyczy tylko Warszawy, tylko dotyczy całego naszego kraju i nie możemy zrozumieć dzisiejszej Polski bez uwzględniania tych wydarzeń sprzed 80 lat. No i dziś w Warszawie oczywiście od rana uroczyście upamiętniana jest ta rocznica, ale jak sami możemy upamiętniać ten dzień i kolejne, no bo mówimy o 63 dniach. To jest pytanie, które w zasadzie powinno być pytaniem do naszych słuchaczy. Mhm. Co myślę, że w przestrzeni medialnej czy w przestrzeni publicznej, można powiedzieć, jest takie duże nagromadzenie tych sygnałów, które nam mówią o tym, że powstanie miało miejsce, że to był zryw całej ludności, że ta ilość tablic, upamiętnień, imprez edukacyjnych rozmaitych, które mają miejsce przez całe te 2 miesiące, jest tak duże, że możemy sobie wybrać coś, co chcemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że mit powstania warszawskiego, czy legenda powstania warszawskiego ma swoich zwolenników i przeciwników. Mhm. Jako historyk, który od czasu do czasu pojawiałem się w takich miejscach, gdzie upamiętniano tę historię, byłem często indagowany o to, co ja myślę na ten temat. Mhm. No cóż, co ja myślę? Ja mogę powiedzieć, że ja mam historię swoją rodzinną z tym powstaniem. Mój pradziadek zmarł po powrocie do Warszawy, tu niedaleko właśnie w Wilanowie, na zapalenie płuc. Nie był ofiarą powstania, ale to zapalenie płuc wywiązało się wtedy, kiedy został przez Niemców z Wilanowa wypędzony i tułał się ze swoją babcią po wsiach podwarszawskich. No i wrócił do swojego domu po to tylko, żeby umrzeć. Celowo mówię o swojej historii, żeby nie sprowadzić to tylko i wyłącznie do mojej oceny. Mhm. Co ja mogę zrobić? No mogę wtedy pójść sobie na cmentarz i zapalić znicz. Co mogę zrobić? Mogę przejrzeć zdjęcia. Jeśli ktoś ma szczęście, że te zdjęcia przetrwały, wiem, że wielu warszawiaków nie ma tych zdjęć, bo zwyczajnie one spłonęły. A wielu jeszcze ma pretensje o to, że to powstanie wybuchło. Właśnie o rodzinę, o domy. Kształt Warszawy. Kształt Warszawy. Mhm. Ja to staram się rozumieć, ale z drugiej strony to, od czego zaczęliśmy, myślę, że też wymaga zrozumienia, że ci ludzie, którzy szli do powstania, oni nie myśleli o tym, że to za pół roku, bo trzeba tak powiedzieć, że ta Warszawa została zniszczona no, przez ostatnie pół roku, nie w powstanie, że tu będzie gruzowisko i że te 150-200 tysięcy ludzi zginie. Nikt o tym nie myślał. Natomiast wydaje mi się, że to jest rodzaj, tu podam świadomie kategorię traumy. Z tą traumą, jeżeli tak na to patrzymy, trzeba się w jakiś sposób zmierzyć. Myślę, że trzeba się dużo dowiedzieć rzeczy. Powstanie było takim czasem, kiedy wiele pięknych rzeczy się wydarzyło. O tym warto pamiętać. O tych ślubach, może ktoś się urodził w czasie powstania. Wielu zginęło, tak, to prawda. Natomiast pamięć o tym nie szkodzi, bo jest to jeden ze sposobów na radzenie sobie z naszą przeszłością, pamiętanie o niej. No i trzeba dostosować ten sposób pamiętania. Może trzeba przeczytać jakąś książkę, jakieś wspomnienia, wejść na stronę tej czy innej instytucji i zapoznać się z tymi wspomnieniami.
Wydawane są książki ze zdjęciami, które teraz są w kolorze. Tak, czyli tak. To też jest kolejna rzecz, która może nam przybliżyć, jak to wyglądało, a chociażby pokazuje twarze tych osób. Myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby dobrze pamiętać, mieć pewną dobrą pamięć i jakoś sobie w tej pamięci radzić z tym, że to jest jedną z podstaw naszej świadomości, prawda, jako warszawiaków czy jako Polaków, a z drugiej strony wiedzieć jak najwięcej na ten temat. Bo wchodzenie w dyskusję na temat, no nieśmiertelną, czy to miało sens, czy nie miało, bez wiedzy jakiejkolwiek na ten temat, jest błędem. Poza tym z perspektywy człowieka, który może siedzieć na kanapie, czy na krześle 80 lat później, no to łatwo jest dywagować. Myślę, że oddamy najlepiej cześć tym ludziom, czy to tym, którzy byli żołnierzami, czy cywilom, pamiętając i wiedząc jak najwięcej o nich. I bardzo, bardzo dziękuję Państwa i moim gościem był historyk i pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Michał Zarychta. Dziękuję bardzo. Na podcast zapraszali Radio Nowy Świat i Rzeczpospolita. Partnerem podcastu jest Instytut Pamięci Narodowej.